i przywędrowaliśmy na stoisko firmy Shimano, lidera, jeśli chodzi o kołowrotki, bo tak polscy wędkarze o was mówią, że jesteście liderami, jeśli chodzi o kołowrotki, no i oczywiście inny sprzęt też. Firma Shimano trafiła, albo inaczej, firma Shimano jest dostępna, wszystkie produkty są dostępne w sklepie internetowym i stacjonarnym Pana Ryby, a ja przypomnę, że w poniedziałek będzie mega promocja, ponieważ rozpoczynamy współpracę, będzie mega promocja na młynki firmy Shimano. Paweł, ja nie będę za dużo gadał, ponieważ nasi widzowie chcą dowiedzieć się, jakie macie nowości na sezon 2018. Prezentuj. Okej. Okay. Przede wszystkim to jest nowa Stella. To jest kołowrotek, którego reklamować nikomu nie trzeba, bo o Stelli słyszał praktycznie każdy wędkarz. Stella w tym roku... Mamy ją gdzieś tutaj? Tak, mamy. Przejdźmy się może i obejrzymy ją dokładnie. Nowa Stella wyposażona w najlepsze jak dotąd technologie Shimano. To jest przede wszystkim uszczelnienie X-Protect, czyli uszczelnienie, które po raz pierwszy pojawiło się w Twin Powerze XD w 2017 roku. Nowa Stella posiada to uszczelnienie zamontowane na nasadzie łożyska oporowego. No i dzięki temu jest praktycznie w pełni wodoszczelna. Ten kołowrotek może przetrwać nawet chwilowe zanurzenie w wodzie. Nic mu się nie stanie. Woda nie ma tak naprawdę miejsca, w którym mogłaby się dostać do wnętrza kołowrotka. Poza tym przekładnia Silent Drive. To jest całkowita nowość. Tego wcześniej nie było. To są tak precyzyjnie docięte zęby przekładni głównej, że ten kołowrotek nie wydaje praktycznie żadnego dźwięku, a przy tym równocześnie nie stawia żadnego oporu. W tym kołowrotku nie czuć jakiegokolwiek ząbkowania. Porównam to do tego, jak gdyby w tym kołowrotku tak naprawdę nie było mechanizmu. Ten kołowrotek pracuje tak płynnie, że nie czujemy, że w środku jest bardzo dużo, możecie mi wierzyć, zębatek, które na siebie nachodzą i napędzają ten kołowrotek. Tego po prostu nie czuć. To jest czysta przyjemność skręcenia i gwarantuję, że jeżeli spróbujecie tego kołowrotka w sklepach, on jest dostępny od 26 marca, wtedy rusza sprzedaż. Jeżeli spróbujecie tego kołowrotka w sklepach, to zobaczycie tą różnicę, zobaczycie tą jakość, jaką pracę, jaką prezentuje ten kołowrotek. To jest nasz flagowiec. Możemy z góry powiedzieć, że jest to najlepszy kołowrotek, jaki do tej pory mieliśmy tak naprawdę w naszej ofercie. Stella jest swego rodzaju prekursorem, zarówno jeżeli chodzi o technologię, jak i równocześnie o tak naprawdę zainteresowanie wędkarzy, bo tutaj ilość ludzi, którzy o tą Stellę pytają i zawsze chcą ją zobaczyć, kiedy tylko pojawia się nowy model, po prostu przerasta najśmielsze oczekiwania. Za każdym razem jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Wiem, bo u nas na sklepie cały czas pytają o te produkty, kiedy wejdą na rynek, kiedy będzie można ich pomacać. Ja zapraszam bardzo serdecznie na Rybomanię, bo właśnie tutaj macie te modele pokazowe. Natomiast już wkrótce, tak jak Paweł powiedział, będą dostępne w sklepie stacjonarnym Pana Ryby. Oczywiście pełna oferta produktów Shimano też będzie u nas dostępna w internecie. Paweł, uwielbiam z Tobą wywiady, bo nie muszę zadawać pytań. Wszystko po prostu opowiadasz o tych kołowrotkach. Wędrujemy na kolejne. Staram się. Chodźmy do Stradica CI4, bo to jest, może nie jest nowy kołowrotek, ale jest to kołowrotek, który jest, powiedziałbym, typowym bestsellerem w naszej ofercie. Zaznaczam, drodzy Państwo, że te kołowrotki, ten i ta Stella, to przede wszystkim przeznaczona jest dla wędkarzy spinningistów. Dokładnie, to jest kołowrotek typowo spinningowy, aczkolwiek on znajdzie również zastosowanie w lekkim fiderze, zwłaszcza rozmiar 4000. Stradic jest wyjątkowy pod tym względem, że jego korpus został stworzony w całości z tworzywa CI4+, to jest opatentowane tworzywo węglowe produkowane przez Shimano. Jako ciekawostkę dodam, że ono jako po raz pierwszy było użyte w produkcji elementów rowerowych, i dopiero po jakimś czasie Shimano stwierdziło, że dzięki swoim właściwościom, a jest to wyjątkowa wytrzymałość, sztywność i niesamowita lekkość, ono znajdzie również zastosowanie w wędkarstwie, właśnie w budowie kołowrotków, jak również uchwytów do wędek, do których przejdziemy za chwilę. Stradic CI4 jest typowym bestsellerem, jeżeli chodzi o sprzedaż, z tego względu, że on waży praktycznie tyle, co nic. Ten kołowrotek naprawdę świetnie prezentuje się w dłoni, ten kołowrotek naprawdę świetnie prezentuje się nad wodą, i jest, myślę, jedynym kołowrotkiem, który w tym momencie mamy w ofercie, który zadowala wędkarza w dwóch względach. Po pierwsze, nadaje się do ultra lekkiego łowienia, a wędkarze w Polsce w tym momencie świrują na tym punkcie. Dokładnie, potwierdzam to. A po drugie, ma naprawdę przystępną cenę, bo kosztuje w granicach 800 zł, to jest cena sugerowana na półce, można go dostać w jeszcze niższych pieniądzach. Także tylko i wyłącznie z tego względu bym go polecał. Sam mam cztery takie kołowrotki we wszystkich rozmiarach dostępnych.
Słuchaj, właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej, ja tylko podkreślę, że wędkarze schodzą do minimum. Kołowrotki bardzo nieduże, wędki filigranowe. Chcą po prostu czuć tą przyjemność i zwijania żyłki na kołowrotkach, pracy kołowrotków, na kołowrotka i także czuć hol tej ryby. Znaczy ja bym powiedział, że wędkarze przede wszystkim zaczynają zauważać różnicę pomiędzy standardowymi kołowrotkami, a kołowrotkami, które są wyjątkowo dopracowane pod względem technologicznym wewnątrz. I naprawdę, tak jak do tej pory, dla wędkarza kołowrotek był po prostu kołowrotkiem i nawet jeżeli brał do ręki Shimano, to jeżeli był powiedzmy amatorem albo półprofesjonalistą, on nie zauważył tej różnicy, to teraz wędkarze rzeczywiście zwracają na to uwagę i są w stanie sami ocenić, że ten kołowrotek pracuje lepiej niż pozostałe. No i Shimano dzięki temu przede wszystkim, że mamy technologię Hagane, czyli odkuwanie elementów na zimno, te elementy są precyzyjnie odkute, dzięki temu właśnie mamy produkty, które tych wędkarzy są w stanie przekonać. Oni są w stanie rzeczywiście zauważyć różnicę w jakości pracy tych kołowrotków. Teraz idziemy, moi kochani, o półkę wyżej. To są kołowrotki troszeczkę droższe. Paweł, co o nich powiesz? To jest akurat półprofesjonalny kołowrotek spinningowy. Nowość na 2018 rok, on się pojawił w grudniu 2017 w sprzedaży. Sustain FI jest tak naprawdę Twin Powerem, tym znanym, cenionym, lubianym Twin Powerem z 2015 roku, zamkniętym w nowej obudowie. Różnica jest tak naprawdę tylko taka, że Twin Power jest nadal produkowany w Japonii. Sustain jest produkowany w Malezji. Przez te same maszyny tak naprawdę jakość tego produktu wcale nie jest gorsza niż japońskiego. A mechanizmy i technologie zastosowane w tym kołowrotku są tak samo dobre, a nawet w niektórych przypadkach dużo lepsze, dlatego że Twin Power posiada uszczelnienie Core Protect, czyli to stare uszczelnienie, a Sustain FI posiada już X Protect, czyli uszczelnienie polegające na labiryntowej konstrukcji na nasadzie łożyska oporowego. To samo, które znaleźć można w najnowszej Stelli. Twin Power Sustain FI również je posiada. Dzięki temu ten kołowrotek nadaje się świetnie do łowienia w morzu. Ja bym dedykował go przede wszystkim wędkarzom w wersji 4000 XG, bo taką też posiadamy, do łowienia morskich troci. To jest niesamowicie dobry kołowrotek. Jest leciutki, wykonany z aluminium, cały korpus i szpula. Rotor Magnum Light wykonany z CI4, więc to jest dodatkowo odjęte gramy tego kołowrotka. No i mechanizm, który działa niesamowicie płynnie. Przekładnia Hagane, napęd X-Shape, łożyska SRB również chronione przed wodą, chronione przez piaskiem, przed pyłem i przed solą morską, co bardzo istotne. Że ten kołowrotek wygląda niesamowicie, wygląda naprawdę świetnie, prezentuje się świetnie. Świetnie leży w dłoni, bo jest naprawdę lekki dzięki temu, że jest wykonany z aluminium. No i pracuje tak samo jak znany i ceniony Twin Power, więc czego chcieć więcej? Zwłaszcza, że kosztuje dużo, dużo mniej. To jest naprawdę duża różnica, dla polskiego wędkarza. Jak wy to robicie, że Shimano wyprzedza technologię? Ja spotykam się z wędkarzami, którzy mają kołowrotki, które mają już 15 lat i one są dalej na topie. No to jest właśnie dość ciekawy temat. Jest wielu wędkarzy, którzy twierdzą, że kołowrotki Shimano produkowane lata temu są bardziej zaawansowane technologicznie od naszych, bo wytrzymują więcej. Bo na przykład stare Big Bite Runnery to są kołowrotki nie do zajechania. No właśnie, miałem ten kołowrotek na myśli. Wędkarze, dokładnie. Wędkarze mówią, że nie chcą kupować nowych, chcą te stare, szukają ich na Olixie, szukają ich na Allegro, szukają ich na jakichś zagranicznych portalach, żeby tylko dostać używane kołowrotki. I dalej są w cenie. I dalej są w cenie. Ale co bardzo ciekawe, te najnowsze rozwiązania Shimano, one też nie są bez znaczenia, bo one tak naprawdę dają wędkarzowi dodatkową przewagę nad rybą. Weźmy pod uwagę chociażby uszczelnienia. W starych Big Bite Runnerach ono w ogóle nie występowało. W większości kołowrotków karpiowych, które teraz pojawiają się w ofercie Shimano, występuje już uszczelnienie X-Protect. To jest uszczelnienie, które pozwala ten kołowrotek zanurzyć w wodzie. I dzięki temu ten kołowrotek przetrwa dużo, dużo więcej. Ja wiadomo, Big Bite Runner pokręci dłużej, jeżeli będzie prawidłowo użytkowany, ale ja szczerze nie jestem w stanie znaleźć w pamięci karpiarza, który przez przypadek nie zamoczyłby kołowrotka, nie upuścił go i tak dalej, i tak dalej. Także te wszystkie technologie, w tym zwłaszcza odkuwanie elementów na zimno, większość nowych kołowrotków karpiowych ma mechanizmy i korpus wykonane z metalów w technologii odkuwania na zimno. I one są znacznie wytrzymalcze, znacznie sztywniejsze, znacznie mocniejsze. To się naprawdę przekłada na żywotność. Więc ja sugerowałbym tym wędkarzom, którzy żywią sentyment do Shimano, tych starych modeli i twierdzą, że te modele były o niebo lepsze,
żeby postawili je na chwilę na półkę, jako eksponaty, o których będą zawsze myśleć pozytywnie, będą z nimi wiązać fajne wspomnienia, ale dali też szansę tym nowym i gwarantuję, że naprawdę nie będą zawiedzeni. Ogólnie do metody polecałbym wszystkie kołowrotki, które zaczynają się od półki cenowej Sedony aż do Ultegry FB. Czyli to są ceny? Tak naprawdę to jest cena od 300 do 650 zł orientacyjnie. Czyli od Sedony poprzez Saharę Nową, Nowy Naski i Ultegra FB. To są cztery kołowrotki, które wyróżnia przede wszystkim to, że wszystkie z nich posiadają przekładnię Hagane. Przekładnia Hagane to jest przekładnia odkuwana na zimno z jednego kawałka metalu, wykuta niezwykle precyzyjnie, więc mają naprawdę dobrą pracę i ta przekładnia gwarantuje im naprawdę długowieczność, ponieważ struktura metalu w tej przekładni jest nie tak jak w przypadku odlewana i ciśnieniowo naruszona. Ten metal jest tak naprawdę zagięty w procesie wytłaczania, dzięki czemu te zęby ścierają się dużo, dużo wolniej. I te kołowrotki naprawdę posłużą latami. I to mogę zagwarantować. Różnica między tymi kołowrotkami, dodam jeszcze, jest taka, że praktycznie każdy z nich jest odrobinę droższy od następnego, ponieważ posiada kolejną właściwość. W przypadku Sedony jest to tylko przekładnia Hagane. W przypadku Sahary jest to przekładnia Hagane i napęd X-Ship, czyli łożyskowane podparcie piniona. Dzięki temu ten kołowrotek ma większą moc zwijania pod obciążeniem, pod dużą rybą. Naski posiada już uszczelnienie Core Protect. Jest to uszczelnienie, które dodatkowo chroni go przed dostępem wody do wnętrza kołowrotka. I Ultegra FB, która posiada łożyska SARB, czyli te najlepsze łożyska, które Shimano montuje nawet w Stelli, posiada te łożyska, dzięki czemu one są zabezpieczone w tulei przed dostępem jakiejkolwiek wody, piachu, pyłu. To też gwarantuje długowieczność tego kołowrotka. One wszystkie występują w różnych wersjach przełożenia, w różnych rozmiarach. Niektóre z nich występują w wersji z podwójną korbą. W przypadku Sahary posiadamy jeszcze model Sahara RD. Jest to model przeznaczony typowo dla wędkarzy łowiących na feeder albo na spławik. Jest to kołowrotek wtedy z tylnym hamulcem. Mechanizmy są praktycznie te same w środku. Ten kołowrotek można nabyć w wersji z podwójną korbką i z płytką szpulą, więc tak naprawdę i z wysokim przełożeniem. Także wędkarze maczowi, fiderowi spokojnie znajdą dla niego zastosowanie. No i niebywałą zaletą jest hamulec walki. To jest coś, co wędkarze doceniają od lat, co cenią w kołowrotkach Shimano przeznaczonych do metody i fidera, do metody fidera i macza. Naprawdę ten hamulec walki jest przydatny. No i ten hamulec walki występuje właśnie w Saharze RD, która kosztuje około 300 zł na sklepowej półce, więc myślę, że cena naprawdę, naprawdę dobra. Niektóre kołowrotki mają nasadkę na szpulę, dzięki czemu jest ona płytka, bo teraz, jak zauważyłem, coraz więcej federowców kupuje albo wybiera kołowrotki z płytką szpulą, ponieważ nie ma potrzeby nawijania aż takiej dużej ilości tej żyłki. Tak, w przypadku kołowrotków Shimano dzieje się to w przypadku kołowrotka Aerofeeder i Aeromatch. Tych kołowrotków niestety dzisiaj tutaj nie mamy do zaprezentowania. Natomiast to są kołowrotki typowo przeznaczone dla wędkarzy właśnie łowiących na match lub feeder. Kołowrotki, które posiadają reduktory szpuli w komplecie. Kołowrotki tak naprawdę dostosowane w 100% do łowienia tymi dwoma metodami, ponieważ mają wysokie przełożenie, podwójną korbkę i tak dalej, i tak dalej. I te kołowrotki niestety są już odrobinę droższe po prostu. W Polsce tak naprawdę dla wędkarzy, którzy powiedzmy nie łowią profesjonalnie, polecałbym jeden z tych czterech modeli. Ja polecam Ultegrę. Ja z Ultegry korzystam osobiście do łowienia na grunt i na spinning w wersji 4000. To jest kołowrotek, który zniesie naprawdę ogromne przeciążenia. Korzystam z niego na odrze do fidera i korzystam z niego na odrze do łowienia sandaczy na bardzo ciężko, 35-40 gramów główka. Także i ten kołowrotek daje radę od roku. Także naprawdę, naprawdę świetny. A ja tą Ultegrą będę łowił w tym sezonie i będę naszym widzom pokazywał, prezentował i jego pracę. Myślę, że to jest świetny wybór. Też tak uważam. Paweł, mamy mini, mamy półkę średnią, teraz idziemy do młynków grubych. Dobrze, zapraszam. I teraz zaczynamy z Pawłem kręcić na grubo. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem, czyli nowy Big Bite Runner, który pojawił się w naszej ofercie pod koniec 2017 roku. Od niedawna jest w sprzedaży. Kołowrotek, który o lata świetlne pod względem technologicznym wyprzedza te znane i cenione Big Bite Runnery, których tak wędkarze szukają, jeżeli chodzi o rynek wtórny. Nowy Big Bite Runner jest przede wszystkim dużo mocniejszy, ponieważ posiada przekładnię Hagane odkuwaną na zimno. To jest przekładnia, która zniesie dużo, dużo więcej. Napęd X-Ship.
Są do niego dołączane również reduktorzy szpuli, co, o czym wspomniałeś. To jest bardzo, bardzo istotne. Szpula 14 tysięcy, regulacja wolnego biegu i hamulec, który jest o niebo szybszy niż miało to miejsce w poprzednich. On jest zaadaptowany z nowych Big Pitów, dzięki czemu tą szpulę można regulować dosłownie momentalnie. Tak zwane quick drive. Tak, a przy tym bardzo precyzyjnie, co jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo płynnie działający i mocny hamulec. To jest nowy Big Bite Runner, który oczywiście dostępny również w wersji mniejszej, czyli Medium Bite Runnera. Druga rzecz. I to jest ten kołowrotek, jeśli chodzi o przedział niższych cen. To jest kołowrotek, który myślę tutaj część wędkarzy będzie zaskoczona teraz pozytywnie i negatywnie. To nie jest kołowrotek tani, ale w porównaniu do ceny normalnego Big Bite Runnera z poprzednich lat jest ona o wiele niższa, bo nowy Big Bite Runner, cena sugerowana jest w granicach 900-989 zł. To jest dokładna cena sugerowana. Można go dostać już w granicach 900 zł, z tego co wiem, zwłaszcza w sklepach internetowych. Także 900 zł za taką maszynkę, powiem szczerze, że to jest naprawdę okazyjna cena. Bardzo dobra cena. Zresztą możecie te ceny sprawdzić na www.panryba.com. Mhm. Drugim kołowrotkiem, który pojawił się w tym roku i powiem szczerze, jest też swoistym bestsellerem w tym momencie, jest Ultegra CI4 14 tysięcy. To jest kołowrotek typu Big Pit, wyposażony w jeszcze szybszy hamulec, jeszcze bardziej dopracowany. Zwłaszcza, że co ma niezmiernie duże znaczenie w przypadku Big Pitów, prawda? Także ta regulacja przebiega, może zaprezentuję nawet, od odblokowanej szpuli zaledwie jednym pokręceniem przechodzimy do w pełni zablokowanej szpuli. Super. Także ten hamulec działa niesamowicie szybko. No i co jest ogromną zaletą Ultegry, ona jest dostępna również w wersji XSC, czyli srebrnej. Tutaj nie ma żadnych różnic poza kolorem. Co jest niezwykle ważną rzeczą w przypadku Ultegry CI4, to jest waga. To jest kołowrotek, który my dedykujemy przede wszystkim wędkarzom, którzy łowią z rzutu. Ponieważ kołowrotek, który waży tyle co nowa Ultegra CI4, nadaje się niesamowicie dobrze do oddawania bardzo dalekich rzutów, zwłaszcza w połączeniu z mocnym i lekkim wędziskiem. Takich wędzisk mamy dość dużo, zaraz do nich przejdziemy. No ale jeszcze Power Aero. Dokładnie, Power Aero to jest tak naprawdę perełka, która pojawiła się w tym momencie w naszej ofercie, ponieważ to jest kołowrotek drugi po Aerotechnium MGS-ie, którego wędkarze znają i kochają. To jest kołowrotek produkowany w Japonii i dostępny w dużo niższej cenie niż Aerotechnium. Także ten kołowrotek jest naprawdę pod względem wykonania i pod względem użytych technologii wewnątrz tego kołowrotka, on tak naprawdę niewiele odbiega od starego NGS-a, a jest przy tym dużo, dużo tańszy. Rotor wykonany z CI4, obudowa wykonana z aluminium, więc jest niesamowicie lekki. Oczywiście reduktory szpuli dołączane, zapasowa szpula aluminiowa, to też niezwykle istotne. Bardzo, bardzo szybki hamulec. Tak naprawdę jesteśmy w stanie wyregulować. No dokładnie, dokładnie. Tutaj jest tak naprawdę około 180 do 270 stopni i mamy w pełni zablokowaną szpulę. Ten kołowrotek cenowo również prezentuje się dobrze. To jest oczywiście już wyższa półka, ale myślę, że znajdzie ze spokojem wielu wędkarzy w Polsce, którzy będą nim zainteresowani. Cena około 2000 zł. Tak, to jest tak orientacyjnie w tych granicach. No to Paweł, pokręciliśmy na grubo, teraz przejdźmy na wędziska. Dokładnie, zapraszam. No to Paweł, lecimy teraz po kijeczkach. Tutaj mamy kije do metody karpiowej, czyli na grubo TX2. Dokładnie. TX2, które wędkarze znają z zeszłego roku już, one odniosły naprawdę duży sukces i nie wypadają z oferty. Cały czas zostają, my tak naprawdę budujemy sobie całą serię TX Tribala dla praktycznie każdego wędkarza, żeby wędkarz, który chce dołożyć kilkadziesiąt złotych, ale otrzymać za to coś więcej, był w stanie to zrobić. Dlatego TX2, za nią mamy TX4, czyli zupełną nowość. TX4 plasuje się na pułapie cenowym, żeby nie skłamać, około 800 zł. Później mamy TX5, którą wędkarze też już znają i którą też wszyscy cenią. Następnie TX7, to jest pułap cenowy około 1300 zł. TX9, to już jest grubsza półka, około 1700-1800. I zupełna nowość TX Ultra, czyli bardzo lekkie kije wykonane w technologii High Power X Spiral X. To są technologie opracowania blanku, który jest niesamowicie lekki, szybki, responsywny, bardzo sztywny. I to już jest półka cenowa w granicach 2500 zł. To jest naprawdę drogi sprzęt dla naprawdę
profesjonalnych krepiarzy, tak bym to powiedział. Co jest bardzo istotne, wszystkie te kije są produkowane w wersji 12-13 INT. To jest wersja 12-13 stopowa oczywiście. INT oznacza, że krzywa ugięcia tych będzic to jest 3,5 LB+. Oznacza to, że mogą znieść odrobinę większe przeciążenia, to po pierwsze. A po drugie, te kije w tych wersjach są dedykowane typowo pod rzut. To są kije stworzone do tego, żeby rzucać zestawami na 150 metrów ze spokojem, a TX Ultra myślę, że można osiągnąć przy naprawdę dużej wprawie 160 metrów z gotowym zestawem. Spokojnie tym kijem można tyle rzucić. Czyli 3,5 na przykład plus LB to jest 3,5 z takim jeszcze zapasem. Tak, to jest to oznacza, że ten kij jest w stanie znieść odrobinę więcej. I wędkarz, tak naprawdę informujemy wędkarza o tym, żeby nie bał się tym kijem rzucić, bo tak naprawdę ja sam pamiętam, jak zaczynałem w ogóle swoje początki w wędkarstwie karpiowym i wędkarstwie z rzutu, największą barierą była bariera psychologiczna. Czy kij wytrzyma? No, w przypadku 3,5+ gwarantuję, że nie macie się czego obawiać. Także to jest bardzo istotne w przypadku będzic z Shimano. No ale oczywiście te modele są dostępne w różnych długościach. Oczywiście od dziesiątek, które nadają się świetnie do łowienia z wywózki, kiedy wypływamy po rybę, pozwalają bardzo, bardzo wygodnie operować. Poprzez jedenastki, jeżeli ktoś preferuje odrobinę dłuższe kije, dwunastki, trzynastki już bardziej pod rzut. W różnych wersjach, różne krzywe ugięcia od 2,75 do 3,5 LB+. I przejdźmy teraz do drugiej serii. Będziska spinningowe. No właśnie, teraz do spinninga. Tutaj spinningu. Komersjale. To są wędziska, które zyskują na coraz większej popularności w Polsce i to jest dość dużym fenomenem, ponieważ to nie są tanie wędziska. Zacznijmy. To są do metody feder? To są federy maczówki tutaj. To są wędziska, które są dedykowane pod brytyjski styl łowienia, jakby nie patrzeć, czyli metoda przede wszystkim z niewielkim koszykiem na niewielkich zbiornikach komercyjnych. Tak można zdefiniować serię commercial w Shimano. I te wędziska, mimo swojej ceny, która wcale nie jest niska, bo trzeba zapłacić około 300-400, a czasami nawet w przypadku chociażby Super Ultegry o wiele ponad 1000 zł, te wędziska zyskują ogromną popularność. Tutaj mamy wędzisko sumowe z nowej serii Beastmaster Catfish. To są wędziska, które wygrywają, pozwolę sobie to powiedzieć, one zamiatają konkurencję na łopatki pod względem wagi. Te wędziska, jeżeli chodzi o wytrzymałość w porównaniu do wagi właściwej tego kija, są po prostu niesamowite. Pamiętam, jak zaczynaliśmy testować te kije, kiedy pierwszy raz do nas przyszły. Uwieszaliśmy na nich różne rzeczy. One są w stanie to wszystko wytrzymać. Są wersje do fireballa, do łowienia statycznego. Także tutaj naprawdę w tej serii Beastmaster Catfish wędkarz ma w czym wybierać. Zwłaszcza, że wędkarstwo sumowe w Polsce się ma coraz lepiej i coraz więcej osób się decyduje z tym sumem zmierzyć. W przypadku Beastmasterów Catfish jest to wydatek rzędu 800 zł za kij. Będzie niedługo wersja Force Master Catfish, o połowę tańsza. Oczywiście tutaj ta waga już niestety troszeczkę pójdzie w górę, ale wytrzymałość będzie ta sama, także myślę, że również polscy wędkarze znajdą w tej ofercie coś dla siebie. No i mamy Beastmastera zwykłego, Beastmaster EX, czyli wędzisko, które jest w ofercie Shimano już ponad 2 lata. Wędzisko znane i cenione, już od pierwszych generacji zresztą. Ja ten kij cenię przede wszystkim za to, że on ma bardzo mięsisty blank, bardzo responsywny, bardzo mocno uginający się, ale równocześnie z zapasem mocy. To jest coś, czego tak naprawdę ja osobiście nie doświadczyłem w innych wędkach, również w Shimano, ale także u konkurencji, w innych wędziskach, żeby blank pracował tak dobrze, tak mocno się uginał i dawał tak pewne trzymanie ryby, ale przy tym oferował tak duży zapas mocy. To jest naprawdę fenomen w serii Beastmaster. No właśnie, ja Paweł jestem wędkarzem, gdzie często łowię na wędki federowe. Zauważyłem tu bardzo smukłe i cienkie blanki. Tak, dokładnie. W wędziskach z serii Commercial to jest typowe, zwłaszcza w wędziskach Shimano, że te serie, wszystkie serie Commercial, począwszy od Pickera, Feedera przez Float, one posiadają bardzo smukłe i bardzo lekkie blanki. Są krótkie wędziska tak naprawdę na niewielkie stawy. One oferują bardzo duże ugięcie, ale to też pozwala z kolei utrzymać każdą rybę. Niezależnie od tego, czy mówimy o holu
niewielkiej płotki, która gdzieś tam przeraczyła się przypadkiem, bądź też się na nią nastawialiśmy, czy nawet zacięciu dużego karpia. Te kije są w stanie znieść wszystko. Paweł, bardzo Ci dziękuję za wędrówkę po stoisku firmy Shimano. Drodzy Państwo, nie wszystkie produkty zaprezentowaliśmy, ponieważ no, musielibyśmy tutaj rozmawiać chyba ze 4 godziny co najmniej. Ale oczywiście zapraszam na stronę Pana Ryby do sklepu internetowego i stacjonarnego, gdzie będziecie mogli oglądnąć, przeczytać, podglądnąć i w katalogu te wszystkie produkty. A co niektóre będziecie mogli po prostu przyjść do nas, poglądać, pomacać, tak potocznie mówiąc. I jak Wam się spodobają, a na pewno Wam się spodobają, przygotujemy dla Was atrakcyjną cenę i będziecie mieć frajdę z łowienia. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.